Nie udało się odnieść siatkarzom AZS-u Częstochowa trzeciego zwycięstwa z rzędu. W minioną sobotę podopieczni Michała Bąkiewicza przegrali ze Wektorem Kielce 1-3, co zadecydowało o tym, że akademikom nie udało się przywieźć pod Jasną Górę żadnych punktów? Myślę tak na gorąco, że ten moment w pierwszym secie, kiedy mieliśmy kilkopunktową przewagę i gdzieś nam tutaj zabrakło tej chłodnej głowy, był w tym pojedynku bardzo ważny, tym bardziej, że my od początku sezonu te pierwsze partie nie wychodzą nam najlepiej. Twierdzę, że gdybyśmy tutaj wytrzymali ciśnienie, to ten mecz zdecydowanie mógłby się potoczyć inaczej. Natomiast trzeba przyznać i otwarcie pogratulować zespołowi z Kielc, bo zagrał bardziej konsekwentnie niż my, mądrzej w tych decydujących momentach i wygrał to spotkanie zasłużenie. Odmienne nastroje panowały natomiast w szeregach Wektora Kielce, który odniósł czwarte ligowe zwycięstwo w bieżących rozgrywkach. W sobotę do zwycięstwa zespół poprowadził rozgrywający Marcin Komenda. Myślę, że w pierwszym secie, jak przegrywaliśmy 4 punktami, wtedy co zaczęliśmy nadrabiać, to był taki punkt zwrotny tego meczu. Nie wiadomo, jakby się to potoczyło wszystko, jeśli by Częstochowa wygrała w tego pierwszego seta. No i myślę, że w czwartym secie też Częstochowa tam prowadziła przez jakiś czas 8-5 chyba do przerwy technicznej. Także myślę, że też, że wtedy wyszarpaliśmy to był kolejny punkt zwrotny w tym meczu. Pytanie o halę. Wy macie trochę z tym problemu, że raz gracie w hali Legionu, raz się przenosicie do Chęcin, czy to już taki standard, że raz tu, raz tam? Myślę, że to nie ma większego znaczenia. My i rywale zawsze mamy takie same warunki. Skupiamy się na swojej grze. Myślę, że rywale też się skupiają na tym, żeby po prostu jak najlepiej zagrać. Ja się osobiście nie chcę tłumaczyć. Jeżeli byśmy przegrali jakiś mecz tutaj w hali, nie chcę się tłumaczyć absolutnie tym, że gdzieś tam nie trenujemy tu zawsze. Po prostu mamy grać swoje. Myślę, że hala absolutnie nie przeszkadza. Był taki moment tego meczu, który zadecydował o waszym zwycięstwie? Myślę, że w pierwszym secie, jak przegrywaliśmy 4 punktami, wtedy co zaczęliśmy nadrabiać, to był taki punkt zwrotny tego meczu. Nie wiadomo, jakby się to potoczyło wszystko, jeśli by Częstochowa wygrała w tego pierwszego seta. No i myślę, że w czwartym secie też Częstochowa tam prowadziła przez jakiś czas 8-5 chyba do przerwy technicznej. Także myślę, że też, że wtedy wyszarpaliśmy to był kolejny punkt zwrotny w tym meczu.